Cześć, Durewiański, serdecznie w Kolemośku zagrajmy w ROM 2 Total War na kampanii egipskiej i aktualnie bijemy, znaczy bronimy się w naszym mieście przeciwko Selucydom, którzy mają w miarę niebezpieczne oddziały, ale my również niczego sobie. Dobra, przewaga liczebna oczywiście po stronie Selucydów, my jednak dysponujemy wąskimi uliczkami i większą ilością falangitów niż przeciwnicy. Bijemy się. Bitwa o Durę. Zastanawiam się tylko, co to jest. Chyba lepszy typ włóczników ze wschodu. Jak tutaj będzie wyglądało miasteczko i w których miejscach mogę się najlepiej bronić? Miasteczko jest chujowe do obrony. Już widzę. Główny plac na tym miejscu. Więc tam mamy tu, tutaj dróżkę i tutaj. Mamy trzy dróżki tak naprawdę do obrony. Okej, okay, więc zróbmy tak. Po dwie falangi. W ten sposób. Oczywiście. Albo możemy to jeszcze inaczej zrobić. Tak. I robimy tak. O, pięknie. Jeszcze bardziej zwiększyć mur włóczni. Teraz im wy oczywiście stanowicie grupę. Teraz ci. Tak. Tutaj tak. Również falanga. Miała być falanga. Dziękuję. No, bardzo dziękuję. Się bałem, że coś się spieprzyło. Więc w takim razie jeszcze raz, ustawię was na spokojnie. Co jest też kolejną wielką wadą Roma. Fakt, że jeżeli przeciwnik nas atakuje, to nie jest w stanie przepchnąć oddziału. Czyli nie ma fizyki postaci, jakby siły naporu armii, tak jak było w pierwszym Romie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dobrą walką na przykład takie oblężenie było po prostu przepchnięcie falangi masą własnych ciał. Więc rzucaliśmy po prostu oddziały do przodu, by walczyły w taki sposób, by nie można było już ustawić tych falang. No dziękuję właśnie. By nie można było ustawić tej falangi w sposób prawidłowy. I byśmy mogli po prostu sprawić, by przeciwnik stracił linię, bo to było przepychanie go coraz bardziej, wpychanie coraz większej ilości jednostek, jednostki się w końcu ci się rozszerzali, nie mogli utrzymać formacji i to była dobra taktyka na przykład na oblężenia. Tutaj natomiast tego nie ma i myślę, że komputer może utknąć po prostu na naszej falandze i się już nie ruszy stąd. Więc tak. Weźmiemy na pewno tutaj jeden oddział. Weźmiemy na pewno tutaj jeden oddział. I weźmiemy sobie na pewno tutaj jeden oddział. Pięknie. Nie uciekajcie. Teraz tak. Was to sobie rozstawię w taki sposób, by móc korzystać na prędce. Tutaj tak. Z tej strony posiłki. Również słonie. Motłoch. Z tej strony do pilnowania placu. I będziecie oczywiście jeszcze też grupą. No.
Sądzę, że jesteśmy właśnie gotowi do obrony tego miasta. Pięknie. No i to rozpocznie bitwę w takim razie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo z tej strony oczywiście mam przejście duże, ale słonie są w stanie bronić. A z tej strony jestem w stanie oddelegować też jeden oddział falangi. Dobra, troszkę to przyspieszymy. Na razie nie strzelać. Wy od razu ogniste pociski. Zobaczę, gdzie skupią swoje główne siły. Czy przeciwnik będzie na tyle głupi, by atakować tylko z jednego, w jednym punkcie? Czy może będzie chciał jednak okrążyć nas? Wydaje się, że będzie atakował wszystkie trzy punkty na raz. Pięknie. Aha, i nie używa falangi, tak? Czy po prostu ich rzucił? Okej. Okay. W razie wy przestańcie strzelać. Pięknie. Tam ich przerzucimy. Tutaj możecie strzelać. Tak samo z tej strony. Widzicie, oni nie są w stanie ich przepchać. A z tej strony zrobimy tak. Tu, tu i tu. Na biegu. Motłoch tak samo, na tą stronę. Strzelać. Ci już panikują, świetnie. W zasadzie tutaj też możemy przerzucić ich. Widzicie? Oni nie są w stanie ich przepaść. To jest po prostu mur nie do przejścia. I to jest największy błąd tej gry. Również możecie strzelać. I pójdziecie jeszcze w tą stronę. Również strzelajcie. Bardzo ładnie. Prześlemy generała, żeby inspirować wojsko. Zaczynają nam umierać. Pięknie. Z tej strony już tylko stała jazda. I zainspirujemy tych. Pięknie. Plus okrzyk bojowy. Bardzo ładnie. Motło do ataku. Rzućcie jeszcze raz i do ataku, pięknie. Teraz wy zajmijcie ich miejsce. Bardzo ładnie, tu spanikowali. Tu też prawie. A w zasadzie już spanikowali, świetnie. Teraz tutaj, na biegu. Dwa oddziały, w tę stronę. Będzie miazga. I teraz rzucimy słonie do walki. Motłoch ma atakować tutaj i tutaj. Kolejni peltaści rzucają, rzucają, świetnie. W to miejsce, wszyscy mają iść w to miejsce. Zdejmijcie już tą pozycję, formację falangi. Pięknie.
I żeby dobić ich jeszcze bardziej. Również falanga. Plus falanga i do przodu. Dobra, teraz wy przestańcie strzelać już. No to wszyscy peltaści również. Ale do ataku wesprzeć ich. Pięknie. No i atakujemy z tej strony. Miażdżymy. Super. Wy tutaj. No oczywiście kontynuujemy, kontynuujemy. Oni nie mają gdzie uciec. Teraz jeszcze oczywiście. O! Coś takiego powinno nastąpić. Przełamanie linii. Wiecie? A to niestety nie następuje. I oni nie dają sobie... I oni nie mają szans tego zrobić tak naprawdę. Żeby przejść przez taką zaporę z włóczni. W zasadzie nie straciliśmy żadnego oddziału. No i bardzo ładnie. Przyspieszymy na koniec. Uciekło ich chyba tak mało, że nie będą w stanie się przegrupować już po walce. Zobaczmy. No właśnie. W zasadzie możemy jeszcze tych pogonić. Żadnej konnicy nie mam do ścigania. Chcę ich wybić jak najwięcej, by nie mogli się zregenerować, więc dlatego trzymam jeszcze to, tą bitwę. Okej, okay, mówię za to dziki pęd. Pięknie. Tutaj. Są jeszcze hoplici, więc... Perscy hoplici. Mhm, to były te oddziały. No, nie byli zbyt skuteczni, z tego co pamiętamy. Tak. To, że nałożycie zbroję na piżamę, nie oznacza, że nie będziecie wschodnią piechotą. I chyba w takim razie wystarczy, czy jeszcze ich trzymamy? Trzymamy ich jeszcze. Dziki pęd. Co to może? Wyczerpanie, zmęczenie. Wyjdziemy z bitwy, skończymy. Straciliśmy 375, oni praktycznie całą armię. Generał chyba też został zabity. Tylko prawdopodobnie przeżyli, więc będzie trzeba ich dogonić i ubić. Zobaczcie, jak mało ich zabili. Jak mało zabili. Tak naprawdę największe straty zadali procarze. To jest najlepsza odpowiedź na falangę. Ostrzelać ich dużą liczbą pocisków. Wtedy jest szansa na osłabienie w takim stopniu falangi, że przestanie mieć już większe znaczenie. No to peltaści się spisali świetnie, bo zabili aż 126, 143, 60. To są naprawdę ładne wyniki. On powinien najpierw mnie zmiękczyć jednostkami strzeleckimi, albo przede wszystkim okrążyć, bym nie mógł utrzymać wszystkich możliwych linii. A komputer niestety jest za głupi w tej grze i tego nie robi. W walce multiplayerowej to wygląda zupełnie inaczej, ale przeciwnicy też tam dobierają zupełnie inne armie. Wiedzą, jak sobie radzić z falangami. Zabijeńców, zdrajców nie będziemy tolerować.
No właśnie o tym mówię, że będziemy sobie tak biegać sobie w kółko. No dobra, ale jak zajmę już miasto, to to będzie w sumie na moją korzyść. Czas wygrać oczywiście. Wynegocjowano pokój, Selucydzi Kapadocja. Pont. Sojusznik potwierdził cel wojenny, doskonale. Zdobądź osadę Edessa, która znajduje się tutaj, świetnie. Uzyskano cechy. Trening wojskowy plus 10 punktów doświadczenia. Naturę, wow, nieźle, więc to się na pewno przyda. Właśnie, atak na garnizon, trening wojskowy, możemy mu dać. Pokaz siły. Przygoda, plus 20% do bogactwa uzyskanego podczas przygód. Akcja bierna, ferwor wojskowy plus 4 do ładu publicznego ta akcja. Zasięg ruchu na mapie kampanii, eskorta wodza, weźmiemy sobie to. Tryb domyślny. Teraz co możemy tutaj zrobić? Możemy werbować najemników i na pewno będziemy musieli tutaj coś zrobić. Tak, myślę, że sabotaż wojskowy, 70% zatrucie prowiantu. Bardzo ładnie. Spore straty. I level up. Pięknie, więc zrobimy tak. Damy ci oczywiście zbiorowe trucie. Zwiększenie rangi, to czytaliśmy już. Co, chyba atakujemy, prawda? No tutaj zrobimy sobie tak. Na pewno zwerbujemy posiłki pod postacią większej ilości piechoty, zwykłych tych strzelcy, słonie. Czy weźmiemy słonie bojowe? Może weźmiemy ich zamiast tych panów. Weźmiemy dwa razy słonie bojowe. Konnica jest słaba, nie będziemy jej brali. I w ten sposób. Dobra. Najmniej mi proszę tą armię. Na pewno zabijemy sobie tego pana. Nie zabijemy tego pana. Bo mój poszedł jeszcze dookoła. Okej. I teraz co? Teraz możemy przepuścić szturm tutaj. Nawet siła, proszę, proszę. Wojsko da radę. Oblężenie. Bardzo ładnie. Są tak małe siły, że oni nie mieliby nas tak naprawdę szans przejąć tej osady chyba. Ale nie będę ryzykować. Zrobimy tak. Nie bierze mieńców. I jeszcze powinniśmy móc. Czy w jedną turę się to uda? Ale możemy zająć chatrę. Automatyczne zwycięstwo. Ja na razie nie jestem zainteresowany w ogóle zajmowaniem chatry. Ja ją prawdopodobnie chyba splądruję. Zniszczenie, grabież, okupacja. Może grabież? Da, zobaczmy okupację. Czy to się uda w ogóle? No widzicie, bo tutaj jest jeszcze jedna armia, której nie zauważyłem w ogóle. I pierwsi ludzie, media. Więc oni pewnie ruszą teraz na moją osadę, dura. Na bank. Ja się wkopałem. Niepotrzebnie to w ogóle robiłem. Ile wy będziecie tracić z wyczerpania? I jakie mamy jednostki strzeleckie? Mamy dużo procarzy. Ci z kolei mają tak 3 falangi. Raz, dwa, trzy, sześć, siedem, osiem falang. 3, 4, 5, 6, 7 falang. Galaccy szermierze. No i jeszcze oczywiście ci. Kill them all!
this settlement for you, my lord. A, ale tamta armia nie pomoże, tylko garnizon jest. Okej, okay, czyli to zmienia troszeczkę postać rzeczy. Wiecie co, będziemy toczyć sobie tą bitwę, na pewno w polu. Nie w polu, tylko... będziemy sobie ją toczyć na mapie. Ale na razie skupimy się jeszcze na innych rzeczach. Taki na przykład jak... właśnie, może jednak traktat pokojowy? Niski. Uparci jak woły. Dobrze, nawet jeżeli mi się coś uda tutaj zająć, to ja nie będę rozwiązywać tej armii. Trudno, poniosę duże koszta związane z utrzymaniem jej, ale jest mi potrzebna aktualnie. No i musimy się zająć jeszcze tą stroną. Ponieważ... zrobimy tak. Staniemy sobie tutaj. Ci zaatakują ich, będzie zasadzka. Tu mamy z kolei pomoc. Pięknie. Pasz ogon. Nawet chyba jeszcze raz się to uda zrobić. Bo ci nie będą w stanie się nawet ruszyć. Tutaj zrobimy sobie tak. Podejdziemy bliżej. I jeszcze raz. Zniszczymy ich. Idealnie. Zabijeńców. Teraz. Ta armia jest w stanie wrócić? Nie, ale ta armia na pewno jest w stanie wrócić, więc weźmiemy tak. W miarę spokojnie. No i teraz ci. Tych, mój panie, przerzucimy sobie forsowny marsz. I zasuwasz mi tędy. Pięknie. A w następnej turze powinniśmy mieć już możliwość dojścia tam. Teraz. Co byśmy chcieli tutaj zrobić? Nic nie możemy. Tutaj też nic. Tu możemy ulepszyć. Ale to mi zmniejszy zadowolenie jeszcze bardziej. Ja tego nie chcę. Więc przerzucimy się na razie do kogo? Tutaj w miarę spokojnie. Ci mnie chronią, albo tak mi się wydaje, że mnie chronią. Aleksandrii będziemy werbować dalej armię. Chyba, że ulepszymy tutaj sobie na następnej turze. Nie będę miał pieniędzy na to. Więc w takim razie zwerbujmy sobie... dwa oddziały tych. Pięknie. To mi skończy. Dzięki temu skończą mi się całe pieniądze. Tak jak powinno być. I teraz możemy uderzyć na Edessę, ale to, moi drodzy, już w kolejnym odcinku. Więc dzięki za uwagę i do zobaczenia. Hejpa.